Jak ty w czasach, kiedy byłaś nastolatką, podchodziłaś do różnych opinii, które się pojawiały, że kobieca piłka nożna nie ma przyszłości, że na tym się nie da zarobić, że powinnaś zająć się czymś innym? No niestety takie opinie do tej pory się, że tak powiem, gdzieś pojawiają, tak? Wiadomo, że może nie aż na tym najwyższym poziomie, ale gdzieś to cały czas jest. No wiadomo, że piłka kobieca w Polsce nie jest na tym poziomie najwyższym, nie jest tak bardzo rozpoznawalna, a szkoda, bo naprawdę potrafimy grać w piłkę. I mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, tak? Nie wiem właśnie, dlaczego tak jest, tak, że tutaj piłka kobieca jest traktowana w dość niszowy sposób, a inne dyscypliny sportu uprawiane przez kobiety, czyli siatkówka czy koszykówka, jest to już właśnie mniej, że tak powiem, komentowane, tak, przez środowisko męskie w szczególności. No, a piłka nożna no, wiąże się swoimi prawami. No i wygląda tak, jak wygląda, tak, więc no, nic się na razie nie zmienia w tym temacie. A zawsze ojciec cię wspierał w tamtych chwilach. Myślisz, że gdyby nie to wsparcie, to miałabyś w sobie sama wystarczająco dużo uporu, żeby rozwijać tę karierę piłkarską, żeby iść w tym kierunku? Myślę, że tak, bo ja od najmłodszych lat walczyłam z rodzicami właśnie o to, że mogę grać tą piłkę, tak? Tata, wiadomo, był w 100% ze mną. Czyli ty musiałaś walczyć z mamą tylko. Tak. I tata też musiał właśnie z mamą jakieś tam różne walki o mnie tutaj, że tak powiem, no starał się jak mógł, tak? Ale walkę wygraliście, mama chyba z perspektywy czasu jest zadowolona, że tak to myślę, się potoczyło. Myślę, że tak. No mama nie miała wyjścia, byłam tak zakochana w piłce i tata mi w tym pomagał, że mama po prostu musiała w pewnym momencie no, rzucić te rękawice i już nie walczyć ze mną, bo było to po prostu bez sensu, tak? A siostra starsza też lubiła sobie wyjść czasem z tobą na boisko pokopać? Siostra grała w piłkę ręczną, no i jak sama nazwa, już mi starsza siostra, więc ona już miała swoje zajęcia, ja gdzieś tam sama biegałam po boisku i gdzieś tam się bawiłam tą piłką. Ty w piłkę ręczną również grałaś w tamtych czasach? Tak, właśnie ja poszłam w ślady siostry i byłam właśnie bramkarką też właśnie w piłce ręcznej, no ale no, przyszedł taki okres, gdzie musiałam wybrać między piłką ręczną a nożną. No ale tak jak wspomniałam wcześniej, no ta miłość jest tak ogromna, że po prostu nie miałam chyba żadnych, że tak powiem, zapytań, czy piłka ręczna może dać mi więcej niż piłka nożna. Gdzie wtedy nie mogła dać więcej piłka nożna niż ręczna, ponieważ była w ogóle niepopularna, ale ja wiedziałam gdzieś tam w głębi duszy, że to jest to. Można powiedzieć, że w genach po ojcu odziedziczyłyście w takim razie takie geny piłkarskie, bramkarskie, bo jak wiadomo, on również grał w piłkę i nawet gra do dzisiaj, co jest bardzo ciekawe, 58 lat. Tak, tata już jest tak dość w wieku takim, w którym, że tak powiem, zbyt wiele ludzi się nie porywa na takie dyscypliny sportu. No tata jest dalej bramkarzem. Normalnie w lidze występuje i rozgrywa kolejne mecze. Normalnie tak. W lidze okręgowej. Tak, wiadomo, że tutaj tych występów nie ma za dużo, tak, bo wiadomo, że patrzą też na wiek, tak, niestety, bo tata ma naprawdę bardzo duże umiejętności jak na swój wiek, ale za każdym razem, kiedy gra jakiś mecz, to mówi mi: Kasia, no nie zagrałem, ale w przerwie pokazałem kibicom, że jestem kiedrzynek, że mimo 58 lat to nie jestem jeszcze dziadkiem i za każdym razem właśnie walczy z tą opinią. Wyobrażasz sobie siebie w takim wieku na bramce 58 lat? No to by była prawdziwa furora. No myślę, że to była bardzo wielkie, że tak powiem, wydarzenie. Gdybym w tym wieku jeszcze grała, no bardzo bym chciała, nie wiem, to wszystko już zależy od zdrowia, tak, bo moje chęci mogą być. Ja mogę grać do końca życia, ale to mówię, zdrowie jak pozwoli, to będę to ciągnęła jak po prostu jak najdłużej. No niedawno miałaś okazję zaprezentować swoje piłkarskie umiejętności w programie Turbo Kozak. Jak wrażenia w ogóle z tego występu? No bo pokazałaś się tam z niesamowitej strony, statystyki rewelacyjne. No wrażenie niesamowite, to było moje marzenie. Oglądam Turbo Kozaka od lat i właśnie gdzieś tam zawsze sobie marzyłam i liczyłam, że przyjdzie taki dzień, że ja w nim wystąpię, no i udało się. Spodziewałaś się, że może być aż tak dobrze, że zdeklasujesz praktycznie wielu piłkarzy, którzy tam wcześniej występowali? Znaczy, może nie, to, że nie spodziewałam się, tak? Ja też wiem, że mimo, że jestem kobietą, mam dość duże umiejętności piłkarskie, tak? Więc tutaj nie byłam zaskoczona, ale też cieszę się, że paru tych właśnie polskich ligowców pobiłam, więc to jest dla mnie fajna sprawa. Strzały z połowy boiska 3-3. No z tego, co teraz oglądałam Sławka Pyszkę, to on tam chyba za dobrze nie poszło, tak? Ja tutaj 3-3 udało się, fajnie. Było to duże wyzwanie, jakby nie patrzeć. No, z tego jestem naprawdę dumna. A które z tych zadań było dla ciebie najtrudniejsze? Nie wiem, może strzały z karnego, z zasłoniętymi oczami? Właśnie nie, tutaj o dziwo poszło mi chyba najlepiej. I naprawdę nic nie widać, tak? Myślałam, że jeszcze tam panowie gdzieś podglądają, że coś mi się uda, no ale się nie udało, tak? Gdzieś tam odliczyłam sobie ten krok od piłki i no i uderzyłam, no i weszło. Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka wyzwałaś do pojedynku na Twitterze. Powiedz, jakie są perspektywy na to? Czy temat już zgasł może, czy są jakieś szanse, żebyś zmierzyła się z nim na boisku, tak jak to napisałaś na Twitterze?
To znaczy, mam nadzieję, że szanse jakieś są i będą, tak? Myślę, że tam pan prezes podoła temu wyzwaniu i stanie ze mną w jakiejś tam, że tak powiem, konkurencji. No wiadomo, zakład jest, że tak powiem, bardzo ważny dla nas jako reprezentacji. Dla mnie, no i myślę, że też promocja na pewno niesamowita dla kobiecej piłki w ogóle, gdybyś pokonała prezesa, to już w ogóle. No ja myślę, że tutaj jestem na dość pewnej pozycji, tak, więc tutaj już teraz wszystko zależy od pana prezesa, czy się po prostu zgodzi i wyjdzie z mną na boisko, czy nie, tak, ale to wiadomo, to już jego decyzja, ja tutaj mogę jedynie zachęcać do tego wyzwania i oczywiście do promocji piłki kobiecej. Ty pochodzisz z Lublina, urodziłaś się w Lublinie, grałaś w piłkę w Lublinie od dziecka. Ale kibicujesz Lechowi Poznań. Skąd ci się ten Lech wziął? Dlaczego Lech Poznań? No właśnie, to jest taka historia, że jechałam właśnie z Lublina z grupą kibiców właśnie Motro Lublin. Jechaliśmy właśnie na mecz Lecha Poznań. No i tam pamiętam, że spóźniliśmy się, jechaliśmy jakieś 8 godzin, spóźniliśmy się na jakieś tam 30 minut pierwszej połowy. Weszłam na stadion i akurat w momencie, kiedy padła bramka, no i ten po prostu szał na trybunach, doping kibiców przez cały mecz, to było coś niesamowitego. Już wtedy ja miałam coś właśnie do tego Lecha, tak? No i tak mi zostało. Jeździłaś później często na mecze? No niestety nie miałam możliwości, bo grałyśmy cały czas mecze na weekendzie, więc nie było takiej możliwości zbyt dużej. Teraz też w tym akurat sezonie nie miałam możliwości być jeszcze na meczu, natomiast oglądam, śledzę każdy mecz, no dzisiaj też grają półfinał z Arką, więc na pewno będę oglądać. No szkoda, dla mnie to jest wielka, że tak powiem, przykrość, tak? Bo nie wiem nawet, czy będę na ostatnim meczu sezonu. Jeżeli uda nam się awansować do finału, to w sumie nie będę żałować tego meczu, tak? Bo ja będę grała swój najważniejszy w życiu. No ale mówię, no śledzę, kibicuję, dopinguję chłopaków jak najmocniej się da. Chyba utrzymujesz kontakty czasem z nimi, prawda? Widziałem, że wymieniałaś się koszulkami z Jasminem Buriciem swego czasu. Tak, tutaj miałam przyjemność tak gościć na treningu Lecha właśnie przed tym meczem mistrzowskim, kiedy grali z Wisłą Kraków, z remisowanym 1-1. Byłam tam właśnie dwa dni przed meczem na treningu. Miałam przyjemność porozmawiać z kapitanem Łukaszem Trauką, przesympatyczny mężczyzna, tak powiem. Z Jaśminem Buryczem oczywiście też, z Dawidem Kownackim. No są naprawdę, inaczej sobie to wyobrażałam, tak? Myślałam, że to będzie taka typowa głowa w chmurach i po prostu jakieś tam dziwne zachowanie, jeszcze w szczególności, kiedy widzą kobietę piłkarkę. Tak, bo wiadomo, że tak jak wspomniałam wcześniej, z opinią się spotykamy różną w środowisku piłkarskim. No, byłam naprawdę znakomicie i dość mocno zaskoczona tym, że tak właśnie się zachowali fajnie.